tą wystawę, że mam obok siebie młodą artystkę, bo tak już mogę powiedzieć, osobą o bardzo ciekawej wyobraźni, niezwykłej wrażliwości, a także osobą, która w cudowny sposób rozumie kolory. To jest dzisiaj bardzo trudna sztuka. I powiem, że mówię to z taką pewnością, z takim przekonaniem, ponieważ gościł nas w Lesznie pani Karolina Kucharska, ilustratorka, znana ilustratorka, autorka wielu wspaniałych ilustracji. Można jej obejrzeć ten BWA. I specjalnie zaprosiłem ją, żeby mogła przyjrzeć się twórczości Lilii Przewodniej. I okazało się, że nasz instynkt nas nie myli, że jest to nowa, ciekawa oferta i kto wie, czy w przyszłości nie zaowocuje właśnie ilustracjami. Jedyne, czego mogę życzyć naszej młodej adeptce sztuki, żeby była konsekwentna, żeby nie zmieniała tego na seksową w miesiącu, ale żeby rzeczywiście podążała tą drogą, bo naprawdę coś wspaniałego może z tego powstać i jestem jej za to wdzięczny. A Państwu dziękuję za to, że chcieliście być w tej, myślę, historycznej chwili, bo to taka ważna rzecz, pierwsza wystawa i to w naszej bibliotece, także bardzo się cieszę i gratuluję może Wam. No cóż, może też powiem na ten temat kilka słów, ponieważ w sumie to nie spodziewałam się, że aż tyle osób się tutaj zjawi, bardziej mniej nieznajomych. I w sumie nie spodziewałam się, że tak szybko od tego, kiedy to wszystko rozpocznie, stanie się coś takiego jak taka wystawa. Staram się czerpać inspiracje z różnych miejsc, z różnych rzeczy. Czasami się bardziej udaje, czasami nie. I patrząc na te wszystkie rysunki, jestem w stanie zauważyć, jak wiele się w ten czas zmieniło, jak nie tylko moje postrzeganie świata zaczęło się zmieniać, ale często również to, jak w jaki sposób myślę, również się zmieniało. Ponieważ czasami zauważam, że takie rzeczy jak właśnie na przykład kolory albo wizja danego świata potrafi wpłynąć na człowieka. Na przykład, kiedy mam zły humor, staram się w jakiś sposób to wyładować na rysunku. Kiedy na przykład jestem szczęśliwa, też staram się w jakiś sposób to zobrazować. Staram się wszystkie moje emocje przelać na papier, w postaci czegoś, z czego później będę bardziej lub mniej dumna. Jest tego tutaj naprawdę sporo, chociaż tak naprawdę o wiele więcej z moich prac wciąż mam w swoich własnych archiwach. I mam nadzieję, że nie jest, że może jest to pierwsza, ale może i nie ostatnia wystawa, która może w tej bibliotece, a może w ogóle pojawi się. W nowej bibliotece. Poza tym jeszcze parę dobrych galerii. Tak. Kto wie, może się uda.